Witajcie kochani w kolejnym spotkaniu z chemią. Tematem dzisiejszym będą ważne prawa. Każdy uczeń już miał do czynienia z prawami, chociażby w szkole, gdzie znaje, ale również pamięta o ważnych obowiązkach. Dorośli na każdym kroku spotykają się z różnego rodzaju prawami. Prawo karne, ulubione prawo podatkowe, czy prawo wyborcze, gdzie każdy dorosły powyżej 18 lat może wziąć udział w głosowaniu i wybrać swojego przedstawiciela. My zajmiemy się natomiast ważnymi prawami w przedmiotach przyrodniczych. Czy mają one jakieś znaczenie? W reakcjach chemicznych, w doświadczeniach i w ogóle w świecie przyrodniczym jest troszkę inaczej, ale podpowiem Wam łatwiej. Bo jeśli w dorosłym życiu, albo już teraz, ktoś dokona jakiegoś przewinienia, weźmy taki prozaiczny przykład, dorosły przekroczy prędkość. Oczywiście o niewiele, o jakieś 10 albo 5 km na godzinę, tak w naszym domniemaniu, jednak zdarzyłoby się, że odpowiednia instytucja, czyli policja, zatrzymałaby dany samochód, no to trzeba liczyć się z tym, że za przewinienie będzie mandat. Natomiast w doświadczeniach i w prawach, które nimi rządzą, jest zawsze jedno spójne. Tu nie ma mowy o przewinieniach. Każde prawo chemiczne sformułowane będzie w jednakowym stopniu dotyczyło każdej reakcji chemicznej. Dlatego warto te prawa poznać na dzień dobry, tylko i wyłącznie dlatego, żeby później nie mieć wątpliwości, czy czynimy jakieś przewinienie, bo to nie jest możliwe, tylko bardziej skoncentrować się na tym, jakie prawidłowości rządzą konkretnie reakcją chemiczną. No i dobrze, zacznijmy kochani od podstawowego prawa, takiego wyjściowego, które już troszkę dobrze znacie. Wiemy już, jak zapisać symbole pierwiastków chemicznych. Można odnaleźć je w układzie okresowym pierwiastków. Wiemy już, jak wykorzystać te symbole do zapisania konkretnych wzorów związków chemicznych albo odnotować wzory cząsteczek. To teraz skupmy się na konkretnym przykładzie. Mam chlorek sodu. Nie zawaham się go użyć. Ale mam ten chlorek sodu jako nazwę substancji, która jest głównym składnikiem dwóch różnych produktów. Pierwszy z tych produktów to tak zwana sól kuchenna. Może to być sól jodowana. Dostaniecie ją w najbliższym markecie naprawdę za nieduże pieniążki. Taka przezroczysta po rozdrobnieniu, a jeśli większa w kawałkach, o troszkę innej transparentności substancja, bo może chlorek sodu jest jedynym składnikiem, no, czyli tylko mówię o substancji, a może to mieszanina, gdzie jest głównym składnikiem, ponad 99%. I drugi przykład, kochani, sól himalajska. Przeczytałem sobie na etykiecie, że tu mam chlorek sodu i tu mam chlorek sodu. Ciekaw jestem, czy jest jakieś prawo, które powie, że ta substancja i ta substancja ma ten sam wzór chemiczny, a przecież może trochę różne pochodzenie, może różną drogą zdobycia nawet się kierowałem. Jest pierwsze prawo, pozwolę sobie je odczytać, żeby za chwilę nie było sytuacji, w której ja trochę nadinterpretuję to prawo. Prawo, o którym mówię, to prawo stałości składu. Jedna z interpretacji mówi o tym, że pierwiastki, które tworzą dany związek chemiczny, łączą się w stałych stosunkach wagowych. Oznaczać to będzie, że skład chemiczny danego związku jest stały i ściśle określony. Ułatwia nam to sytuację. To znaczy, że zarówno na tej szalce i na tej szalce, jeżeli będę opisywał chlorek sodu, mam do czynienia z substancją o wzorze NaCl. To również znaczy, że żeby otrzymać ten chlorek sodu, trzeba było jednego atomu sodu i jednego atomu chloru. Być może zrobiliśmy to inną metodą, natomiast na pewno ta proporcja będzie stała. Ułatwi nam to wprowadzenie kolejnego prawa. Dzisiaj, słuchajcie, mamy niezłe prawo i niezłą zabawę przy okazji, bo wpadliśmy na pomysł, że nagrywamy to na jedną, drugą kamerę. Więc trzymajcie kciuki, że to się uda. Tak samo jest w doświadczeniach. Czasami doświadczenie wyjdzie lepiej, czasami gorzej. Na pewno nie uda się wtedy, jeżeli przyjmiemy złe założenia, czyli punkt początkowy będzie mylny.
Żeby wprowadzić kolejne prawo, warto by było posłużyć się doświadczeniem, to zrobimy, ale chcemy Was delikatnie podpuścić. To znaczy, wypatrzcie, czy wszystko robimy dobrze. Wiecie już, albo już za sekundę się dowiecie, że równania reakcji chemicznych możemy zapisywać na kartkach. Oczywiście reakcje zachodzą w naczyniach, w konkretnych układach, natomiast ich równania zapisujemy na kartkach. Możemy używać do tego symboli, możemy zapisywać je słownie. To jest mało istotne na tym etapie, jednak wyróżnimy w nich substraty, to jest to, co wrzucamy do garnka, żeby ugotować zupę, jakąś strzałkę, która prezentuje nam kierunek przebiegu danego doświadczenia oraz produkty, czyli wszystko to, co otrzymujemy w wyniku reakcji, to, co zostanie wytworzone w trakcie trwania doświadczenia. Tu będzie akurat to jako ta końcowa zupa. I każde doświadczenie rządzi się jeszcze jednym bardzo ważnym prawem. Nazywa się ono prawo zachowania masy, które mówi ogólnie, że w układzie zamkniętym, tak trochę przesadzam, ale zwróćcie na to uwagę, w układzie zamkniętym suma mas substratów równa jest sumie mas produktów w danej reakcji chemicznej. Prześledzimy kilka przykładów, kilka przypadków. Zastanówcie się, czy wszystko w nich jest dobrze. Szczególnie proponuję, żeby zwrócić uwagę, co wskazuje waga w trakcie doświadczenia. Ona jest tutaj niezbędna do pomiarów od początku do końca, całego przebiegu. Doświadczenie pierwsze w ogóle sugeruje, żebyście przygotowali sobie coś do pisania i notowali wszystko, co mamy. Na wadze ustawiamy zlewkę. Tam większość wag ma taki przycisk tara, który pozwoli nam zapomnieć o masie zlewki. Pierwszym substratem doświadczenia będzie magnez, metal, o którym już mówiliśmy. Srebrzysto-szary, piękny, połyskujący. Odważmy jego konkretną ilość. Dla potrzeb tego doświadczenia załóżmy, że będzie to około 5 gram. No taką mamy wagę z tą dokładnością. Zdejmujemy pierwszą zlewkę i teraz w tym samym miejscu umieszczamy drugie naczynie. Nie zapomnijcie jak zwykle sprawdzić, jaka jest wartość wskazywana przez wagę. Przycisk tara potrafi zapomnieć o masie naczynia. Do drugiego naczynia dolewamy roztworu pewnego kwasu, który nazywany jest kwasem solnym. Może już słyszeliście o roztworze chlorowodoru, to o tym mowa w wodzie. Waga wskazała 67 gram dla mierzonej masy roztworu. I trzecie naczynie, w którym przeprowadzimy konkretnie doświadczenie, czyli połączymy ze sobą te dwa substraty. Czyli do zlewki reakcyjnej wprowadzamy odważony magnez, to było 5 gram, przypominam, oraz dolewamy powoli, ale całą odważoną ilość kwasu solnego. I spójrzcie, co tam się będzie działo. Najważniejsze obserwować wskazania wagi. Oczywiście w trakcie łączenia odczynników i dolewania kolejnych porcji kwasu masa rośnie. Jednak okazuje się, że my w pewnym momencie zatrzymujemy się na wartości, spójrzcie, około 70-71 gram. Tak rzeczowo powinno być 72 gramy po tym, co dodajemy, jednak my osiągnęliśmy 71. W trakcie doświadczenia wydziela się gaz z roztworu. Specjalnie z boku zlewki skierowaliśmy wentylator, żebyście widzieli ten unoszący się dym opuszczający zlewkę. Spójrzmy jeszcze raz na wagę, jak będą zmieniały się jej wskazania. Jak już minie kilka minut, to wartości na wadze są coraz to mniejsze. Pewnie odpowiedź na to pytanie znajduje się w roztworze, co tam z niego się wydziela. Drugie doświadczenie będzie dotyczyło palności flesz papieru, czyli takiego dostępnego w handlu papieru do efektownych spalań. Odważmy go na dzień dobry na szalce. Mamy konkretną masę, 62 grama. Zbliżamy źródło zapalniczki i prócz tego pięknego doświadczenia spójrzmy, co wskazuje waga. Wartość 0. Na szalce tak jakby pozostał tylko i wyłącznie ciemny nalot, jakaś sadza i ewentualnie w domyśle mieszanina gazów bezbarwnych. Przeżyjmy to jeszcze raz. Wasze, mam nadzieję, już ulubione slow motion. Doświadczenie trzecie również przeprowadzamy pod kontrolą wagi. Najpierw zlewka. Zauważcie, że na tej wadze również mamy przycisk tara. Możemy łatwo zapomnieć o jej masie, tak jakby ona w ogóle nie uczestniczyła w ważeniu.
Pierwszy odczynnik to drut miedziany zwinięty na kształt spirali. Tu akurat mamy całkiem gruby drucik do celów tego doświadczenia. Natomiast następny to roztwór pewnej soli, azotanu 5, srebra 1, używanej m.in. do posrebrzania różnych powierzchni. Odważamy, tu akurat troszkę więcej niż 78 g roztworu, łącznie z masą tej miedzi. I łączymy ze sobą odczynniki, tak żeby miały bezpośredni kontakt. Czyli wstawiliśmy drucik miedziany dokładnie do roztworu, który znajduje się w zlewce. Spójrzcie, że wskazania wagi są wręcz identyczne. Mówię wręcz identyczne, bo akurat jest tutaj delikatna granica błędu wagi, to jest 0,05 g i my znajdujemy się w tej granicy błędu, zatem wartość się nie zmieniła. Czas na obserwację. Na druciku coś zaczyna przyrastać. Spójrzmy z bliska, co to tak naprawdę jest. To takie igiełki, coś srebrzysto-szarego, nalot. Natomiast roztwór ciecz staje się błękitna. Czyli wskazania wagi przed połączeniem odczynników i po zakończeniu doświadczenia są takie same. No i ciekawe. Wypatrzyliście, co było nie tak? Który z tych przykładów nie do końca odpowiada prawu, które przed chwilą wprowadziliśmy? Mam nadzieję, że jest to klarowne. Jeśli natomiast ktoś przysnął podczas prezentacji filmów, to przejdźmy przez to jeszcze raz krótkim, no dobra, może nie takim najkrótszym, komentarzem. Filmik pierwszy. Czy tam na pewno był zamknięty układ reakcyjny? Jeden z produktów był gazem. Powstały wasze ulubione małe, słodkie bąbelki, które wydzielały się, oj, wydzielały się, z roztworu wyłaniały i wylatywały powyżej zlewki. To znaczy, że tutaj nie spełniliśmy wymogu układu zamkniętego. Być może to naczynie warto by było zamknąć, na przykład w słoiku. No tylko czy wtedy nie stałoby się to niebezpieczne przy takiej ilości gazu? Zatem pierwszego nie interpretujmy. Pamiętajcie tylko o tym, żeby układ był zamknięty. Doświadczenie drugie, jeśli dobrze pamiętam, było bardzo efektowne. Chemik jest optymistą. Na pewno nie powie, że na szalce zostało nic, prawda? Bo tam chociażby była mieszanina gazów, które nazywa się powietrze, tak? Także chemik jest optymistą. Natomiast ta sama sytuacja, co wcześniej. Skoro było mnogo produktów gazowych, no to nie wolno nam pozostawiać szalki otwartej, bo wszystko mogło rzeczywiście pójść do atmosfery. Tak tam się stało. To teraz sytuacja trzecia. Tam też nie było korka. Całość nie była zamknięta, tak jakby fizycznym przedmiotem. Czy wszystko było w porządku? Okazało się, że masa substratów równa jest masie produktów. Czyli pierwsze założenie, przypuszczenie, że było ok. To teraz, kochani, głębsza analiza. Tak było ok. Mimo, że nie było korka, to doświadczenie jakby odbywało się w układzie zamkniętym, bo tu nie wydzielał się gaz. Tu nie powstawał produkt gazowy, który opuszczałby całość układu. Czyli sytuacja działa się, jakby powiedzieć, pod wodą. No dobrze, poniżej poziomu cieczy. Tak, dokładnie tam. To tam następowała jakaś wymiana, tamte wszystkie obserwacje, które przedstawialiśmy. Natomiast żaden produkt nie wydzielał się z roztworu w postaci gazu. Czyli spełniliśmy ten taki uproszczony warunek. No, można było też całość zamknąć korkiem, jeśli ktoś bardzo by potrzebował, tylko pamiętajcie, żeby go zważyć. W ogóle waga jest bardzo, bardzo ważna i za chwileczkę pozwolimy sobie Wam powiedzieć taki krótki przykład z życia. Szczególnie ważny, czy to w restauracjach, czy na przykład podczas zakupów. Może nie całość będzie prezentowało prawo zachowania masy, ale umiejętność ważenia jest niezbędna w życiu. Przyda Wam się nie tylko na chemii, bo pamiętajcie, że chemia to życie, a jeżeli nauczymy się dobrze ważyć, to unikniemy wielu błędów albo będziemy mieli oszczędność dla naszego prywatnego portfela. Sprawdźcie jaką. W domu zajmiemy się ważeniem produktu o nazwie ogórki kiszone. To taka paczka, w której znajduje się pewna ciecz, mieszanina oraz same ogórki. Nazwiemy je potocznie masą suchą. Zważmy najpierw, ile waży ta zalewa, czyli wszystko, co, w czym pływają ogórki. U nas wyszło 266 g. Gdyby ponowić ważenie, tym razem dla ogórków również uzyskamy pewną wartość. W przypadku akurat naszych pomiarów i naszego wskazania wagi będzie to trochę więcej niż 400 g. Możemy to odnieść do etykietki i do podanych tam mas.
jaka jest łączna masa i sama masa ogórków. Ciekaw jestem, czy wyszłyby Wam podobne wyniki, gdyby przeprowadzić pewne doświadczenie, wziąć mrożoną rybę, zważyć ją i ponowić ważenie po smażeniu, czyli po efekcie reakcji chemicznej. Czy wynik nie będzie zaskakujący? Zmieńmy, kochani, troszeczkę temat. Zajmiemy się teraz temperaturą. We wcześniejszych naszych spotkaniach już mieliśmy przykłady takich doświadczeń, w których odpowiednio zmieszane substancje albo obniżały temperaturę, albo ją podnosiły. My teraz również zajmiemy się takimi przykładami, ale zanim to nastąpi, chciałbym Wam pokazać pewne produkty, które można nabyć u nas na rynku. Pierwszy z nich to jest kompres ochładzający. We wnętrzu znajdują się dwie saszetki. Pierwsza to jest saszetka z wodą, druga to jest z mieszanką soli azotu. Po przełamaniu, przerwaniu tych saszetek we wnętrzu całość się miesza i zaczyna się ochładzać. Kompres ten stosuje się na przykład podczas gorączkowania, czy kiedy się oparzymy gorącą wodą lub żelazkiem, można zastosować właśnie takie rozwiązanie. Drugi z przykładów to są takie ogrzewacze do rąk. Można je kupić w miejscach, gdzie jest niska temperatura, a chcemy poczuć odrobinę ciepła. Tutaj wystarczy przełamać całość, zaczyna się we wnętrzu krystalizacja i wydziela się wysoka temperatura, która pozwoli nam ogrzać na przykład nasze dłonie. My teraz w doświadczeniach właśnie przedstawimy takie przykłady, w których temperatura będzie spadać albo się podnosić. W doświadczeniu wagę zastąpimy termometrem. W zlewce umieszczamy wodę, ciepłą wodę, nie wiemy dokładnie jaką, od tego jest termometr. Czyli na dzień dobry trzeba będzie umieścić w zlewce, w cieczy, tu konkretnie w wodzie, sondę termometru. I pamiętajcie, zawsze jak przeprowadzacie doświadczenia pod kontrolą termometru, trzeba chwilę poczekać, żeby temperatura się ustabilizowała. Nasza woda to jest trochę więcej niż 35 stopni Celsjusza. Dosypujemy kilka łyżeczek azotanu 5-potasu. W sklepie spożywczym można znaleźć go pod nazwą soli do peklowania mięsa, jako jeden z wielu produktów, który jest dostępny pod tą nazwą. I teraz, ponieważ tytułem doświadczenia i tego procesu, który badamy, jest badanie rozpuszczalności pod kontrolą termometru, obserwujmy wskazania temperatury, a właściwie określmy, jakie są zmiany i mieszajmy zawartością tak długo, aż zanikną wszystkie drobiny substancji stałej, czyli po prostu kiedy ta sól się rozpuści w wodzie. Okazuje się, że w trakcie doświadczenia temperatura zmniejsza się. Przypominam, że początkowe wskazanie to było około 35 stopni Celsjusza, natomiast już pod sam koniec, kiedy wyjmujemy drewienko i kończymy już to mieszanie, temperatura i wskazania termometru są około 10 stopni niższe niż na początku. Kolejne doświadczenie przeprowadzimy w kolbie stożkowej. Na dzień dobry wprowadzamy do niej rozpuszczalnika, czyli wody. To nie musi być konkretna ilość, w tym przypadku postaramy się wypełnić dno naczynia. Znowu będziemy badali jakiekolwiek zjawiska pod kontrolą termometru, dlatego sonda pomiarowa powinna znaleźć się pod powierzchnią cieczy. Czekamy teraz chwilkę na ustabilizowanie się temperatury. Woda przed doświadczeniem ma troszkę więcej niż 23 stopnie Celsjusza. Dosypujemy kilka łyżeczek wodorotlenku sodu, czyli głównego składnika preparatów do udrażniania rur. I spójrzcie już po chwili, co się dzieje z termometrem. Zaczyna on wskazywać coraz wyższe wartości. Zamieszajmy zawartością, bo przypominam, że tytuł doświadczenia to badanie rozpuszczalności pod kontrolą termometru. I przyspieszmy troszkę filmik, no możemy to zrobić, żebyście tutaj nie czekali. Okazuje się, że wskazania termometru są coraz wyższe. I końcowy pomiar, kiedy już całość się rozpuści w wodzie, to troszkę mniej niż 33 stopnie Celsjusza. Za nami przemiany fizyczne. Tutaj nie mieliśmy żadnej reakcji, ponieważ tylko i wyłącznie substancje rozpuszczaliśmy w wodzie. W pierwszym przypadku azotan 5-amonu obniżył nam temperaturę, co pokazywał nasz termometr. W drugim przypadku wodorotlenek sodu temperaturę podniósł. Przejdźmy zatem do reakcji chemicznej.
Oczywiście to obniżenie czy podniesienie temperatury ma swoje określenie terminologiczne. Posiłkując się literaturą, przytoczę Wam te definicje. Pierwsza, czyli reakcja egzotermiczna, jest to reakcja chemiczna, podczas której energia, na przykład w postaci ciepła, jest oddawana do otoczenia. Druga reakcja, czyli endotermiczna, to jest reakcja chemiczna, podczas której energia, na przykład w postaci ciepła, jest pobierana z otoczenia, czyli zabierana do siebie, do wewnątrz, tak? Przejdźmy zatem do tych reakcji chemicznych i zobaczmy, jak to jest w tej chemii. Czas na przykład reakcji chemicznej, która będzie kontrolowana przy udziale termometru. I teraz w zlewce reakcyjnej umieszczamy sondę pomiarową i zaczniemy od odczynników w stanie stałym. Pierwszy z nich to wodorotlenek baru, czyli pewien związek chemiczny, w którym metal pochodzi z drugiej grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych. Dosypujemy kilka łyżeczek. Drugi składnik to przykład soli. Chlorek amonu, którego nazwa zwyczajowa to salmiak. Możecie spojrzeć w internecie, do czego tak naprawdę ten odczynnik jest wykorzystywany. Dodajemy jego podobną ilość. Spójrzmy, jakie będzie wskazanie termometru w tej chwili, kiedy ustabilizuje się zawartość. A my zaczynamy mieszać, czyli sprawdźmy, czy łatwo nam będzie połączyć ze sobą dwa odczynniki. Ta temperatura jakby startowa mieszaniny, którą przed chwilą sporządziliśmy, to temperatura, którą pokazuje w tym momencie termometr. Trochę więcej niż 21 stopni Celsjusza. Większość reakcji chemicznych, takich doświadczeń szkolnych, zachodzi oczywiście w roztworze wodnym. Dlatego podziałajmy niewielką ilością wody. Dodajemy pipetą Pastera kilkadziesiąt kropelek wody. Cały czas obserwujcie, co się dzieje na termometrze, jakie on zmiany rejestruje. I znowu zaczynamy mieszać. Po chwili czuć, że z wnętrza naczynia zaczyna wydzielać się gaz o ostrym, nieprzyjemnym, wręcz przenikliwym zapachu, który przypomina niegdyś farby do włosów. Jeśli dodamy jeszcze troszkę więcej wody, czyli rozpuszczalnika, reakcja zaczyna stawać się coraz bardziej intensywna. Natomiast termometr wskazuje coraz niższe wartości. Doszliśmy do około 15 stopni Celsjusza. W tym doświadczeniu temperatura wyraźnie spadała. Było to widać na naszym termometrze, czyli w reakcji endotermicznej my wyczuwamy chłód, wyczuwamy to ochłodzenie, ale ciepło zostaje pobrane do wewnątrz, z otoczenia. Zobaczmy w takim razie, jak to jest z reakcją egzotermiczną, czyli z przeciwieństwem. Ostatnie już dzisiaj doświadczenie, ale nie w serii, tylko w odcinku. Dolewamy do kolby stożkowej wody. Będziemy w niej rozpuszczali sól. Piękne zielone kryształy chlorku miedzi 2. Wsypujemy do wnętrza naczynia i nasze zadanie całość dobrze wymieszać, tak żeby powstał nam roztwór właściwy. No, przy okazji zbadamy rozpuszczalność tej soli. Okazuje się, że nie trzeba się bardzo starać, żeby powstał nam niebieski, błękitny czy niebiesko-zielony roztwór. Kluczowe w tym doświadczeniu jest znowu mierzenie temperatury, dlatego wprowadzamy do wnętrza sondę pomiarową. I jak zwykle przypominam Wam, doświadczenie rozpoczniemy dopiero wtedy, kiedy temperatura wskazywana przez termometr będzie stała, no chociaż w miarę stała. Drugi odczynnik to glin, a tak dokładnie folia aluminiowa, której głównym składnikiem jest właśnie ten metal glin. Zbadajmy, jaka jest temperatura wyjściowa. Ustalamy sobie, że to około 23 stopnie Celsjusza przed doświadczeniem. Wrzucamy do wnętrza naczynia kawałki glinu. Postarajcie się zrobić jak najmniejsze, wtedy będzie Wam łatwo trafić. A my troszkę przyspieszymy ten filmik, żeby te kilkanaście kawałków szybko znalazło się wewnątrz. Spójrzcie, co się dzieje. Zaczyna się dymić z wnętrza naczynia, a na dole to coś wygląda, jakby się zawartość gotowała przy kawałkach metalu. Dodatkowo glin pokrywa się czerwonym, brązowym nalotem. Kiedy ustalimy sobie punkt końcowy doświadczenia, termometr wskazuje ponad 70 stopni Celsjusza.
Czyli jak mogliście zauważyć, w tym doświadczeniu temperatura się podnosiła, czyli w reakcji egzotermicznej energia w postaci ciepła wydzielała się na zewnątrz. Pamiętajcie, endo do środka, egzo na zewnątrz. Bardzo dobrze. I słuchajcie, żeby podsumować wszystko z dzisiejszego spotkania, przypominamy sobie parę pojęć. Pierwsze, jeżeli mnie rozum nie myli i pamięć nie zawodzi, dotyczyło prawa stałości składu związku chemicznego. Przypomniałem wtedy, że znacie już symbole pierwiastków, umiejętnie potraficie zapisać wzory niektórych związków i że na przykład chlorek sodu, niezależnie od metody otrzymywania czy miejsca pochodzenia, zawsze ma wzór chemiczny NaCl, czyli Na1Cl1, tylko jedynek się nie zapisuje, stąd też proporcje wiemy, jakie są. Kolejne to było prawo zachowania masy w reakcji chemicznej w układzie zamkniętym, które mówiło nam, że suma mas substratów równa jest sumie mas produktów. Jeszcze raz podkreślę sformułowanie w układzie zamkniętym. Natomiast tą częścią, moim zdaniem, ciekawszą, efektowniejszą, a nie już taką definicyjną, zajął się Piotr, który przybliżył nam pojęcie endoegzotermicznej reakcji. Oczywiście uprzednio mówiąc o przemianach fizycznych, a dopiero później o reakcjach chemicznych. We wcześniejszych naszych odcinkach już Wam troszeczkę podpowiadaliśmy, wspominaliśmy o takich produktach, substancjach, które obniżają na przykład temperaturę. Nie wiem, czy pamiętacie ksylitol, czyli substancja słodząca, które uczucie chłodu wykorzystywane jest na przykład w gumach do rzucia. Czy zmieszanie kwasku cytrynowego z sodą oczyszczoną i dodanie do tego wody również obniżyło temperaturę? No to zadanie dla Was. Zastanówcie się, czy z takich domowych odczynników, czy z gotowych produktów jesteście w stanie pokazać właśnie tą zmianę temperatur, żeby coś wzrosło, coś opadło. Sprawdźcie to, kochani. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę sobie też, że zapraszamy bardzo na kolejny, szczególnie dlatego, że kolejny temat jest bardzo efektowny. I doświadczenia, które w nim będziemy robić, może również będą wybuchowe, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Musiałeś to zdradzać? No, będziemy mówili o powietrzu, słuchajcie, a gdzieś temat powietrza był z nami od początku, kiedy zaczęliśmy pracę, a już trochę tych lat minęło, nie mówmy ile, i to powietrze ma w sobie takie składniki, które naprawdę mogą ich huknąć i zaciekawić, a i może puszczanie gazów będzie tutaj interesujące. Do zobaczenia.